Niepokoisz się, człeku, o to, jak dzień przeżyć. Zagarniasz, kupujesz, sprzedajesz. Nedy niby prawda, kto nie chce pracować, nie gnieje. Ale ty powiedział święty Paweł, nakazujemy i napominamy was w Panu Jezusie Chrystusie, abyście pracując ze spokojem własny chleb jedli. Jedzę ten chleb ze spokojem w duszy. Marysiu, tak skubiesz, ryktujecie jakieś jedzenie, coś i chrupsa, jakaś i rzec będzie we wsi, nie? Nawet sobie przypominam, no wesele będzie, jak ze mnie, no trzeba to się było udusić, koguta pieknego zabiła, indyckę, no bo trzeba troszkę poczęstować ludzi. Bo to teraz wesela dość takie są chrupse, nie? No i tak, no ale tym chata bogata, tym rada, no bo co zrobić, no co się może, to się doi. Jak to bywało dawniej? Jakie to były dawniej wesela? Czy też telo trzeba było jakoś zabijać, telo trzeba było podżywać? No, ja bym powiedział, że to tak było dawno, że to tak dać indyków na weselu to się dużo nie spotykało. Właśnie ta dziubno to prosi, takie ta jakie się ta uchowało łeczki i nóż przesel bez prosi dole gora. No bo tyle było. No i co było zrobić, na to się chciało troszkę to wesele, kiedy było takie błagate. Wchodził ku mnie kawaler taki, no fajny chłopak i podobał się mi. I puko na oknie, ja sobie myślę, słucham, kto to jest ta? I potem go poznała po głosie. I otworzyła okno, bo ja nie łatwo otworzyła, nie rozumiem. Ale się otworzyła. Ale otworzyła. A ta bestia ozakiel, otworzyła okno, ten portki spuszczał. O, by cię diabli wzięli. Jak ich zahapła to okno, już więcej tu do mnie nie chodź. Teraz się po tak zlękła? Teraz się zlękła. Jakieś to jest taki wartki, to tu już więcej do mnie nie chodź. Ty jej mąż też, ja bym jej kawalerem był, to też no. Przyszedł. U mnie i sukienka, ja zdjęto sukienka i majtki. I wziął mnie. A majtki takie z korunką, fajne. No to takie długie, po ale tego. A dobrze, że były czyste, bo Jezus Maria by na tym. No i ja suką, a ja spała z bratem na sobie, na sianie. A on przyszedł i wziął mi to. A my poszły naprzód, a on później został. No. Myślał pewnie, że ty ze mną śpisz. No i tego, ja rano miała jechać gdzieś, wiesz gdzie miała jechać, do Trzebini, a tą sukienkę miała jedną. No Jezus Maria, nie mam sukienki. Matce godą, nie widzieliście, kto tu niósł tą sukienkę, matka nie. A matka idzie po wodę na sali, godą tak, wisty, a Władek niesie sukienkę, wziął na siebie wziął, i majtki sobie wziął tu. Nogawki, bo były takie dość długie. Korunki to sad jak ksiądz z tej. W los, nie, do białej izby puściła go dziewczyna. W los do pościeli, mówi śpią, a za chwilę drzwi się otwierają, wchodzi matka. No i mówi, o se nasunął pierzynę head na głowę, żeby mnie nie widziała. A ona ta wiedziała, przysłała go do śpicie, ta już, sowa jak ci rower dojaty, żeby ci go kto nie ukradł. Wojcie, się taki przecież skrzywiony. Witajcie, syćka. Bóg zapłać. Widzę, żeście ku nam tu mnie przyszli. Aleć, jako ze mną nie przyjście, widzę, żeście zaś nie tak gwarantowane w tym zdrowiu, kie tak jeszcze przecież pochylony. Spróbujcie, skumoter weselnej, czy się dobrze przegryzła. O, na to miał smak już tydzień przed weselem. No. O, dobre, Jezus Maro, co by losytki dostało, no to słuchajcie, to zdrowie wam. A może byście tak mi doradziły, co, bo mnie coś ich brzuch boli. O, to ja wam doradzę. Na co jutro rano, na co tak półgok z kapiełunu na wości, wypicie, a resztę jak nie popuści, to jest sodowej mącki spackę.
ale będziecie potem naprawdę zdrowi, a więcej się nie objadajcie, bo nie ma rady. To trzymajcie stary. Spróbujcie, spróbujcie ci dobro. Ej, ja jestem taki wódki, dziwicie na tym weselu, jak spróbował co telu dobro było. To wiecie co, ja potem zastosować tą waszą kurację. No zastosujcie, bo naprawdę dobro. A jak nie pomoże, to już w ostatnim namasce nie się czasy zmieniły, jak się robi wesele, to jadła jest więcej, ale nie sztuka mieć jadło, ale trzeba mieć jeszcze przepis, co by to jadło dobrze przysposobić. Nasza tu poetka znaną nam, Wanda Czubernat z Raby Wyźniej, piękny przepis na prosie piecone w sabaśniku zrobiła. Posłuchaj, że my tego przepisu, Gośka, to zdaje się go może w głowie. Zabij prosiątko niewinne, cyrwonorozowe, jak lelije na górze zwano złotogłowym. Wydłub ocka, w rozśliwki susunę, brusek ozeżnij, wybebez i zakręć ogonek. A do środka to różne rzeczy kładą. O takim jedzonku nie śnije się dziadom. Wątróbkę z bułeczką, parządką i solą. Zaś nie jabłuska z pietruszewską wolą. Mogą być grzyby, albo mełto ściucka. Prawdziwej kucharce nie trzeba dołba tukać. A kiedy w brytwance, jak dziecię w kołysce, poznam. Przybrzyj ocka, weź kozik i widełki w łapkę, ale przyjdzi pomodlij się kapkę. Przywódce panie, w wtorejcza godzinie, za dzięki mnie to małe nie wyrosło na świnie. Amen. Widzicie, tako jest wej teraz, tako jest wej korzyść złobrzarstwo. Bo jak zjesz małe prosie, to widać z tego, że jest pożytek, bo prosie na świnie nie wyrosło. Jak z tego widać, no nie wiadomo, jako z tym obżarstwem jest rzecz. Czy to jest grzyw, czy to nie jest grzyw, czy to są jakie pożytki z tego. Sabałową nutę zagrali, starodawne czasy się ku nam przybliżyły. Tak se myślę o tym głodzie, to jest jakoś i tak w człowieku siła ten głód. Ale no jest głód cielesny, co go można zrozumieć.
Jak człowiek głodny, to szuka chleba. Spragniony, szuka wody. Ale czy też koło tego cielesnego głodu nie ma jeszcze jakiegoś i głębszego i gorszego? Bo ten cielesny głód ukoisz, jak se poisz chlebem. A jest taki głód w człowieku, jakoś i tako, jak to u nas gadają, pazerność, co ją ani chlebem, ani napojem nie ukoisz. Bo można nawet powiedzieć, że im mniejszy jest ten głód, to tym większa ta pazerność, nie? Chyba tak. A pazerność to jest okropna rzecz. A dziś u ludzi jest to. Bo ja mam takiego znajomego, co głodował za Niemców, nie? I kiedy teraz, no wtedy jako dziecko, strasznie chciał jakie ciastko zjeść, nie mógł. No to teraz mu się jakby zbacuje i kiedy widzi, jakie smakołyki, to mu ten dawny głód się przypomina i nie może się pohamować. I to jest do zrozumienia, nie? To jest do zrozumienia, bo, no bo jest taki jakiś strach przed głodem. W ciele został ten strach. Ale pazerność to jest większa sprawa. Tak, proszę księdza. I pazerność jest pazernością. Ale nikt nie patrzy na to, że głód ciała, a głód duszy, nie wiem, jak to pojmuje kto. Bo głód ciała jest okropny. Ale kto już nie rozumie głodu duszy, to jest też okropne. Czego dusza chce, ta pazerno dusza? Ta pazerno dusza. Czego tu już trzeba? Czego się jej chce? Tak, tak. Zaś to może nie wszystko pazerność, no jakoś ambicja u tych młodych jest. Coś widzieć, coś mieć więcej. Chcielibyście, żebyśmy tak biedowali, jak mówię? Nie. To jest Bozu chrań. Ani wam tego nie zazdrościmy, ani wam tego nie zarzucamy, że ino to, że to jest to, że jak mam Jest takie by i mało. To jest niedobre, bo ciągle za tym się... Trzeba gonić. Gonić. Głodu nie ma, trzeba gonić za tym innym. No za tym innym, a to jest bardzo niedobre. Bo mogę powiedzieć teraz tak, że głód prowadziła dużo ludzi na cmentarz i nie widziała nic, żeby kto za kim co wiózł, ani dał do grobu. A co by tak rozważywszy, w prawdzie, tak pod Bogiem, zastanowić się, to wam powiem tak, jak mam co jeść, dach nad głową i chodzić z tym, to już jest bogato. Są tacy, co głodują, świadomie, dobrowolnie głodują, co by zaprotestować, co by pokazać, że się źle dzieje. I widać tu te dwa głody, nie? No. Jeden głód ciała i głód, no może to jest i głód sprawiedliwości. I widać, że ten głód sprawiedliwości jest jakiś silniejszy od tego głodu ciała, bo człowiek zagłoduje, co by pokazać, krzywda się dzieje na świecie, nie? Utonie, utonie, piorecko na wodzie, ale nie zaginie, no dało się wodzie, ale nie zaginie, no dało się wodzie. Jest takie fajne góralskie słowo. Co moim takim mi się to tak wydaje, że ono w tą pazerność jakby celuje i bije. Jak już tak ktoś jest pazerny strasznie, to mu baba jak się wadzi, albo i chłop go, to nazryj się, nazryj, nie? Jest ta pazerność, co by mieć, nazryć się, no, jakoś, nie? No. Ale jest, może jeszcze inkso, nie? Jakby takie do władzy parcie, nie? Co by mieć władzę. I co by być czymś, co by ktoś widział, że ja jestem czymś, może to? Ale to co takie złe? Pazerność to jest coś i takie, co widać. Jak się pozierę na człowieka, jak się posłucha dwa, trzy zdania, to od razu to czuć, nie?
Myślę, że takie, powiedzmy, nasze takie proste patrzenie na ludzi, to poznaje człowieka po dwóch, trzech słowach. Nie? I widać od razu tą pazer, tą pazer, no, nie? I to widać czasem i w telewizji. W telewizji to widać. Ciotka, kiedy ta Ameryka narobiła? Gdy Ameryka. Ameryka modelno tam narobiła, że przyszło do nas to wszystko takie te. A, różności przyszło. No pieniądze nie przyszły, bo pieniądze jak my mieli, takie mamy. Tam choć mają pieniądze, no to... Ale co Ameryka? Ameryka to jest, to jest pazerność. Ja wiem, tam już stracili chyba Boga, stracili wszystko i no dolar. Dolar i dolar, dolar po nasemu, dolar po nim. Ale to jest wszystko na bok. Ludzie to przynieśli stamtąd. Ale czego głodni? To ja czasem widzę mnie, jak jadą, szukają czegoś, przyjadą tu, bieda ich oderwać od tej chałupy, bo dusza tu, ciało tam, no. Szukają czegoś. Jakiś, serca mają. Jakiś głód, nie? No ja wam powiem, że jak głód jest dusi, to ciało nie zaspokoi ci nigdy. Jest takie powiedzenie, że być ciałaku, ale na takie skarby, co ich ani robok, ani rdza, nie zezdę. Po tym, a nie na to, co zjesz, zachorujesz, umrzesz, skarbcie se takie skarby, co ich ani rdza nie zgryzie, ani robok nie zje. Niepokoisz się, człeku, o to, jak dzień przeżyć, zagarniosz. Kupujesz, sprzedajesz. Nedy niby prawda, kto nie chce pracować, nie gnieje. Jedzę ten chleb ze spokojem w duszy.